Dzisiaj wszedłem w jeżyny. Poszedłem sobie w góry i tu maści. Jeżyny przy drodze, kto to widział? Jakby nie można było ich jakoś ogrodzić, tam podwiązać tego. No jak to tak na szlaku, normalnie górskim, człowiek wpada w jeżyny, cała noga pocięta. Bez sensu zupełnie. I ktoś może spytać: "No ale to jest wszystko co pamiętasz z wycieczki górskiej? Co nie było pięknej pogody, piękne widoki, ptaki śpiewały, pachniał las?" Co, nic takiego, nie modliłeś się po drodze, nic Pan Bóg nie mówił dam Ci do serca? No tam no, mówił, nie mówił, no ale noga mnie boli, no tam mam pokiereszowaną nogę, no to jeżyny. Bez sensu, naprawdę, wiecie, no kto to widział? Jeśli ktoś tak cały czas marudzi, narzeka i właściwie z większości wydarzeń pamięta czy zauważa tylko zło, tylko coś, co jakoś mu nie pasowało, było według niego nie tak, to z takim człowiekiem jest trudno wytrzymać. Z kimś, kto jest ciągle niezadowolony, wciąż ma i widzi tylko zło, naprawdę ciężko jest dogadać się, ciężko jest wytrzymać. Może coś z tego troszeczkę jest i w nas. O tym ogólnie rzecz biorąc mówi dzisiaj liturgia Słowa, ale mówi też o rzeczy bardziej konkretnej. Kto z Was ma? Choćby troszkę problem z przebaczeniem. I mówię tak ogólnie, ale jakaś konkretna sytuacja. No, ja trochę, przyznaję się. Wy to widzę nie bardzo, ale no dobrze, ja się przyznaję, to ja może przypomnę, o co chodzi z tym nieprzebaczeniem. To nie chodzi o jakieś wielkie zbrodnie, sytuacje takie, że o, coś się stało strasznego, lała się krew. Nie, nie. Chodzi o rzeczy, które cię drażnią. I na przykład w Biedronce na ulicy pod kościołem mówisz, że Ole czemu ona tak się jak ona mogła to być, czemu on tak się zachował? I mielisz to, i powtarzasz, jak te jeżyny, i jak ta noga że to boli, ciągle w kółko Macieju. Już może było to 100 tysięcy lat temu. Już może z tą osobą udało się pogadać i załatwić, a ty ciągle wracasz do tego. Ale nie musi to być wcale coś, co dotyczy mnie. Może to być sytuacja osoby, która z tobą w ogóle nie jest związana, ale drażni cię, że tak się zachowuje, no to mówisz o tym i ciągle, i jeszcze raz, i troszkę. Może być tak, że celebrujemy nasze zranienia, że wciąż o nich mówimy i wciąż się im przyglądamy i mielimy w kółko Macieju, mówiąc o tym, co nas złego spotkało, w ogóle nie dostrzegając dobrych rzeczy których Pan Bóg daje nam na co dzień całe mnóstwo. I dlatego jest ważne, i tego uczy nas dzisiaj liturgia słowa, żeby świętować, celebrować, cieszyć się tym, co od Niego, od Pana Boga otrzymujemy. W pierwszym czytaniu obserwujemy bardzo ważny moment, kiedy Izraelici po 40 latach długiej i ciężkiej wędrówki przez pustynię pamiętamy, wychodzą z Egiptu. Idą przez pustynię, i właśnie teraz wchodzą do Ziemi Obiecanej. Przekroczenie Jordanu jest tym symbolicznym momentem wejścia w obietnicę Pana Boga. Obietnicę, którą dał dawno temu Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. I teraz, w tym momencie, Pan Bóg ją wypełnia. To jest niesamowicie ważny moment. Więc Pan Bóg chce nauczyć swój lud, żeby ten moment świętowali, żeby go zapamiętali, bo to będzie pewna podstawa na przyszłość. Do tego trzeba będzie wracać, pamiętać o tym, że Pan Bóg to dał, że jest wierny, dał słowo i wypełnił swoją obietnicę. Więc tu w tym czytaniu tego nie mamy podane, ale kilka wersetów wcześniej w Księdze Jozuego czytamy, że Pan Bóg przez Jozuego nakazuje ludowi oczyścić się. W znaczeniu rytualnym, to znaczy przygotować się. My byśmy może powiedzieli pójść do spowiedzi, żałować za grzechy, zrobić porządny rachunek sumienia, czyli być gotowym na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tak od z ulicy sobie wejść i już się z Panem Bogiem spotykam, tylko no tak jak idziemy na jakieś ważne spotkanie ktoś nas zaprasza na jakąś uroczystą kolację albo gdzieś jedziemy do dużego miasta, do opery, czy do teatru, no to wiadomo, że no nie pójdziemy w krótkich spodenkach, jak ja dzisiaj w góry, ale trzeba się porządnie ubrać, przygotować. Damy jakoś tam włosy przygotują, pewnie do fryzjera i pójdą. Najlepsza suknia, panowie też tam się troszkę popsikają, żeby elegancko było. I tak samo mówi dzisiaj Jozue do ludu, przygotujcie się, bo jutro spotkacie Pana. I faktycznie, na drugi dzień, czyli... To jest właśnie nasze pierwsze czytanie. Jest rozkaz: kapłani mają wziąć arkę przymierza, ten znak obecności Pana Boga. Lud ma być w odległości jednego kilometra, czyli dwóch tysięcy łokci od arki. Nie wolno się zbliżać, to jest najświętsze miejsce. Trzeba z szacunku zachować dystans. I wtedy kapłani będą prowadzić. Arka, Pan Bóg, wprowadzi swój lud do Ziemi Obiecanej. I dokonuje się cud. Przechodzą przez Jordan, przez te granice, i Jordan się zatrzymuje. Wody tworzą wał z wód. To słowo wał wodny jest jeszcze tylko raz użyte w całym Piśmie Świętym. W momencie, kiedy Izraelici przechodzą 40 lat wcześniej przez Morze Czerwone. To ma nam przypomnieć, że to jest. Podobny moment. Tutaj, kiedy otwierają się wody Morza Czerwonego, wchodzą na pustynię, rozpoczyna się ich wędrówka. Dzisiaj, kiedy mamy wał z wód na Jordanie, ta wędrówka się kończy, a więc tam i tu jest ten sam Pan Bóg. Dlaczego Pan Bóg przypomina im Morze Czerwone? Izraelici, mimo że są już o krok dosłownie od Ziemi Obiecanej, to wciąż mają straszny strach w sercu. Oni wiedzą, że tam mieszkają potężne ludy, miasta są bardzo warowne, więc boją się, no, czy damy radę, czy zwyciężymy. No, może lepiej zawrócić. No, nie wiemy do końca, co robić. I Pan Bóg mówi, ale ja jestem z Wami. Przypomnijcie sobie, co się działo, kiedy przechodziliście przez Morze Czerwone, jak poginęli Egipcjanie, którzy Was ścigali. Doskonale wyszkolona armia egipska, jedna z najmocniejszych w tamtym czasie na świecie. Wszyscy zginęli, nikt was nawet nie dotknął. Ja was ocaliłem, tak samo będę was prowadził i ocalał. Przestańcie się bać, wreszcie mi zaufajcie. Pamiętajcie, co się działo wcześniej, przez 40 lat waszej wędrówki przez pustynię. Pan Bóg, kiedy mówi: oczyście się, będziecie szli za arką, mówi im, macie świętować, macie być przygotowani na spotkanie ze mną. My byśmy mogli powiedzieć, że to była jakaś forma liturgii, jakaś celebracja, jakby jakieś nabożeństwo. Faktycznie Pan Bóg nakazuje im świętować, celebrować, po to, żeby zapamiętać ten moment. Kiedy czytamy dzisiaj Ewangelię, Pan Jezus daje nam tę przypowieść o człowieku, który ma tragicznie wielki dług u króla. Słyszymy, że jest to 10 tysięcy talentów. Trudno sobie wyobrazić, nawet jak wielka jest to kwota. Jeden talent to było około 30 kilogramów złota albo srebra, zależy w jakim okresie yy, o tym mówimy, bo to też się zmieniało. Yy, ale skądinąd wiemy, że jeden talent to było 6 tysięcy denarów. Denar z kolei to zapłata za jeden dzień pracy. Czyli jeden talent to 6 tysięcy dni. Jeśli to wszystko podzielimy, trochę mi się to wszystko miesza, ale wychodzi nam, że 16 lat to jest pracy, to jest jeden talent. Mamy 10 tysięcy talentów, czyli 16 lat razy 10 tysięcy 160 tysięcy lat pracy. No to szczęść Boże. Może komuś się uda do połowy, chociaż dojechać i ten dług spłacić. Nie da rady. To są zbyt wielkie pieniądze, zbyt abstrakcyjna suma, żeby nawet myśleć o tym, żeby ją spłacić. Zbyt wielkie pieniądze. A więc ten człowiek, który ma dług, pada przed królem i mówi, panie, ulituj się nade mną. No jeszcze ma jakąś nadzieję, mówi, miej cierpliwość, to ja ci oddam. No ciekawe jak, 160 tysięcy lat. Mhm. No ale pan, król, jest miłosierny. Mówi, dobrze, ponieważ mnie prosisz, daruję ci cały dług. Nie musisz mi już nic spłacać. To jest słuchajcie powód do świętowania do końca życia, jakby ktoś miał kredyt taki potężny i nagle bank dzwoni i mówi, już oczywiście człowiek w nerwach jak z banku dzwonią, a bank mówi, wie pan co, ja, dzisiaj mamy taki dzień w ogóle dobry, to darujemy cały dług, cały kredyt. Jak to? No tak to, no my możemy, prawda? Nic już pan nie jest winien. No to co byście zrobili? Jakieś po prostu świętowanie przez tydzień w domu. Wielka radość, byśmy błogosławili Pana Boga. Co robi bohater Ewangelii? Pan Jezus mówi, że ten człowiek, kiedy wyszedł od króla, ani nie świętuje, ani nie dziękuje, ale akurat natknął się na swojego kolegę, współsługę, który winien mu był 100 denarów. To jest mniej więcej równowartość trzech miesięcy pracy, trzech pensji, krótko mówiąc. No, tak mało to nie jest, prawda? Ale w porównaniu z tymi tysiącami lat pracy. No to jest śmieszna kwota. Tak, jakbyśmy powiedzieli, powiedzmy 100 miliardów złotych i 12 złotych. No, jest różnica. I co robi ten, któremu tak wiele darowano? Zaczyna szarpać tego człowieka, dusi go i mówi: oddawaj mi moje pieniądze. On mówi: Nie mam teraz, ale miej cierpliwość, wszystko ci oddam. Mówi dokładnie to samo, co tamten wobec króla. Tyle tylko, że ten. Nie chce być miłosierny, nie chce przebaczyć. Mówi: absolutnie, albo mi teraz oddajesz, albo cię oddaję na policję, albo oddaję cię katom, oddaję cię tym, którzy te pieniądze wyrwą z ciebie. I tak robi. Jego przyjaciele, widząc, co się dzieje, idą do króla i wszystko mówią. Reakcja króla jest jasna. Pan Jezus nie mówi nam o banku, o pieniądzach, o jakichś kwotach, ale mówi o sercu. Tu chodzi o przebaczenie. Dlaczego jest nam trudno przebaczyć? No, bo ten, który zawinił przeciwko mnie, taką krzywdę mi wyrządził, że nie mogę zapomnieć. Nie, nie. Problem przebaczenia nie leży w tym, co ktoś ci zrobił, w wielkości krzywdy. Problem przebaczenia leży w tym, że zapominamy o tym, co zrobił dla nas Pan Bóg. Nie świętujemy, nie celebrujemy, nie błogosławimy Go za to, co nam dał, za przebaczenie, które otrzymaliśmy, za życie. Za wszystko, co otrzymujemy każdego dnia. Gdybyśmy naprawdę na tym się skupili, zaczęli to świętować, zaczęli myśleć o tym i Pana Boga błogosławić, byłoby naprawdę łatwiej przebaczyć krzywdy, których doznaliśmy od ludzi. Nie mówię, że są one małe, ale mówię, że są o wiele mniejsze niż to, co przebacza nam Pan Bóg. Gdyby zebrać wszystkie grzechy moje, które popełniłem, i Twoje, w jedno miejsce, i wszystkie krzywdy, których doznaliśmy od ludzi, co byłoby większe? Nasze grzechy. Więc Pan Bóg okazuje nam miłosierdzie każdego dnia. My niekoniecznie. Dlatego myślę, że ta liturgia słowa zachęca, żeby się nie zatrzymywać na tych nieszczęsnych jeżynach, ale naprawdę rozejrzeć się i zobaczyć piękne widoki, posłuchać śpiewu ptaków powąchać jak pachnie las, sierpniowy las, cudowne zapachy. Jak dobrze jest wędrować, kiedy ma się chociaż chwilę wolnego, jak wielkie to jest błogosławieństwo. Jeżyny zawsze się zdarzą. poharatana noga. No cóż to normalna sprawa. Cierpienie jest zawsze jakieś doświadczenia, smutki, zranienia. ktoś mnie nie docenił, ktoś mnie oskarżył, obmówił. Tak po prostu jest w naszym życiu, ale nie zmienia to faktu, że Pan Bóg daje Ci o wiele więcej, że o wiele więcej łask dostajesz każdego dnia. Nie przegapmy ich, nie bądźmy ślepi na to, co Bóg nam daje. Ta Eucharystia jest momentem właśnie po to, żeby Panu Bogu dziękować, żeby błogosławić Mu i mówić Mu też wyraźnie to wszystko, co nam dał, opowiadać Mu nasze życie z radością, jak wiele mi dałeś, Panie, jak dobre, piękne. Jest moje życie mimo cierpień, bo ty, panie, jesteś w nim. Niech Pan obdarzy was spokojem.